Próbowano podpalić pałac Buckingham. Nagranie pod palaczem błyskawicznie obiegło sieć, wideo. Londyńska policja podała, że we wtorek, około godziny 22:00, przy pałacu Buckingham pojawił się tajemniczy 30-latek, który próbował wzniecić pożar. Mężczyzna podpalił bramę rezydencji. W pałacu miał przebywać wtedy król Karol III z małżonką Samillą. Na szczęście nikt nie ucierpiał podczas groźnego incydentu, a mężczyźnie nie udało się wedrzeć do środka. Nie wiadomo na razie, czym kierował się mężczyzna chcący podpalić pałac. Zobacz, członkowie rodziny królewskiej tuszowali rzekomy romans księcia Williama. Książę Harry uruchomił lawinę spekulacji. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Internauci oburzeni pierwszą kartką świąteczną Karola i Camilli w nowych rolach, ona nigdy nie będzie królową ludzkich serc. Daily Mail donosi, że podpalacz został schwytany przez policję w ciągu zaledwie 30 sekund, a nagranie z zatrzymania mężczyzny błyskawicznie obiegło internet. Na filmie widać, że płomienie, które udało mu się wzniecić, mogły przerodzić się w coś o wiele groźniejszego. Na razie nie są znane motywy przestępcy, który jest obecnie przesłuchiwany przez służby. Krótko po godzinie 22:08 we wtorek, 20 grudnia 30 roku letni mężczyzna został aresztowany pod zarzutem podpalania bram pałacu Buckingham. Mężczyzna został zatrzymany, ogień został ugaszony, poinformował rzecznik londyńskiej policji.